Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj 15 dzień września, to jest czwartek. Są dzisiaj bardzo fajne dni. Naprawdę dzisiaj mi się bardzo podobają wszystkie cztery dni, które dzisiaj są. Pewnie jest znacznie więcej, ale te cztery święta są świetne. Po pierwsze, dzień majonezu kieleckiego. Wiadomo, przecież, że kielecki jest w ogóle najlepszy, najważniejszy, w ogóle numer jeden. Dzień kropki. To jest w ogóle super. Dzień kropki zrobić. Kropka ma dzisiaj swoje święto. Dzień olewania systemu to jest moje święto patronalne. Ja jestem po prostu przedstawicielem w ogóle na świecie olewania systemu. No i dzień opakowań. To też wymyślił dzień opakowań w ogóle, co tu chodzi. Yy, czwartek. Zróbmy ten dzień. Czy jesteście kropką, czy jesteście opakowaniem, czy jesteście olewaczem systemu, czy jesteście majonezem kieleckim. Co ja gadam? Człóweczka. Lecimy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, serdecznie was witam i zapraszam dzisiaj na ciekawostkę, krótką, yy, ale myślę, że ważną i w ogóle... To, nie, w ogóle to bardzo ważną, taką życiowo naprawdę bardzo ważną. Moi drodzy, znowu ściąga, żeby nie nakłamać. U człowieka dziennie osypuje się około 10 miliardów cząstek na skórka. Jest to konieczne, by utrzymać w dobrej kondycji nasz organ powierzchowny, czy też raczej powierzchniowy. 10 miliardów... Cząstek na skórkę, ile w ciągu, w ciągu dnia. Nie wiem oczywiście, jak wielka jest ta cząstka pewnie bardzo mała. Ale pomyślcie w ogóle, że, spad, że dzisiaj w ten czwartek spadnie z was 10 miliardów ciążek waszy... ciążek, Boże, cząstek waszego, przepraszam. Cząstek waszego naskórka. Uwaga! Ponieważ w dzieciństwie potrzebujemy tego zjawiska, by rosnąć inaczej nasz przyrodzony płaszcz, w którymś momencie by pękł. Przecież, dlaczego? Ponieważ. Aha, okej. Okay. Że to się dzieje jeszcze bardziej w dzieciństwie. Kiedy rośniemy, bo inaczej, gdyby nam to nie opadało, czyli byśmy byli cały czas tym stałem na skórku, to by nas rozerwało. No i to takie w ogóle dosyć logiczne, nie? Masz taką tą skórę taką małą, to może dlatego dzisiaj jest Dzień opakowań. Ty, ale odkryłem, zobaczcie. Właśnie o to chodzi, bo że nasza skóra to nasze opakowanie. Jak masz za małe opakowanie, ono by się nie łuszczyło, nie spadało, i by się nie robiło nowe, szersze, większe, lepsze, elastyczniejsze, lepszych materiałów, to by nas rozerwało. No i no pomyślcie, no. Ja pamiętam w ogóle, kiedyś miałem takiego psa małego, w sensie jemnika. To one miały tak, przynajmniej taki miał, tak miał ten, którego ja miałem. Miał na imię w ogóle ten. Kacper był pierwszy? Chyba Kacper był pierwszy, tak. Potem był Melchior i Baltazar. Tak się nazywały psy mnie w domu. To Kacper jak był małym jamnikiem, to miał taką skórę, że można było go tak na szyi wziąć. Ta skóra tam odchodziła na pół metra prawie. No przesadzam pewnie, ale tak dwa razy jak on, bo to mówili, że on po to, mu, musi potem dorosnąć do, te, do tej skóry, nie? Z nami jest inaczej. Mamy mało, i ona się przekształca, żeby była potem większa. Dlaczego o tym mówię? To jest bardzo ciekawa ciekawostka. Kochani, jeżeli przez lata żyjemy w tych samych poglądach, w tych samych myśleniach, co 10 lat temu, kochani, to nas po prostu rozerwie. Człowiek, który się nie zmienia, który się nie uelastycznia, i nie chodzi mi o to, że mamy być, kochani, oczywiście, relatywistyczni, nie mieć żadnych poglądów, nie o to chodzi. Tylko jeżeli, kochani, nie zmieniamy swojego myślenia, nie uczymy się, że może być inaczej niż myślałem wcześniej, kochani, ta skóra nas rozerwie. Dorastamy, dojrzewamy, życie się zmienia, nasza sytuacja się zmienia. Jeżeli się nie nauczymy, że musimy w pewnym momencie poszerzyć swoje horyzonty, swoje myślenie. Kochani, zobaczcie, jacy ludzie są najbardziej niebezpieczni. Tacy, którzy są tacy zapiekli, w swoich myśleniach, poglądach nigdy ich nie zmieniają. Jak to mówią tak? Nie, nie, bez sensu teraz, miałem głupie przysłowie w głowie. Kochani, nie. Pomyślcie, czy przypadkiem w was nie jest tak, że zasiedzieliście się gdzieś w jakimś myśleniu. Może ktoś wam coś do głowy nałóg, albo sami sobie to nałóg się do głowy. Uwaga! Nawet nie chodzi o to, że to kiedyś nie była prawda, tylko wasze życie mogło już jakby na tyle wyewoluować, wy wy pójść do takiego miejsca, iż naprawdę pewne rzeczy trzeba przekształcić. I jasne, niejasne: są pewne prawdy niezmienne, to oczywiste. I tutaj nie ma nic do rzeczy, że tak powiem, jaki jest czas, jaki jest wiek i tak to, dalej. To jasne. Ale kochani, tak jak już Wam mówiłem wielokrotnie, takich rzeczy wbrew pozorom nie jest dużo na świecie. To są całkowicie niezmienne. A większość naszych poglądów to są kwestie naszych przyzwyczajeń, naszego środowiska, naszego wychowania i tak dalej. trzeba mieć otwartą głowę. Wiem, że zaraz mi to oczywiście zarzucą relatywizm i w ogóle postmodernizm i tak dalej. Nie, kochani, jak nie zmienisz naskórka, to wybuchniesz. I w tych starych poglądach, starym myśleniu, które się nie dostosowuje, po prostu cię rozerwie. Pomyślcie, kochani, tylko nie myśl teraz o innych, bo ja wiem, że my często rzucimy się, no właśnie, ten to taki jest. Ja nie na pewno mam takie rzeczy, gdzie powinienem wyewoluować w jakimś myśleniu, ale jest mi może dobrze, albo się przyzwyczaiłem i jestem w tym starym. Warto dzisiaj o tym pomyśleć. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za naskórkowe dzisiaj spotkanie i za wybuchające spotkanie. Mam nadzieję, że wam trochę jakoś głowy to rozszerzy i wam jakieś nowe myślenie może się uruchomi, może zacznie, może będzie to początek czegoś, czegoś nowego. Byłoby super. Ściskam was, bardzo was pozdrawię, bardzo was błogosławię, bardzo was pozdrawię, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię i miejcie się najlepiej na świecie. Z Bogiem. Pa, pa.